Siemanko moi drodzy, witajcie w kolejnym materiale na moim kanale, a w dzisiejszym filmie omówimy sobie tak naprawdę jeden główny temat i drugi naprawdę bardzo poboczny, ale sposób, który naprawdę wchodził w ostatnim czasie, nie? Natomiast generalnie skupcie się na tym głównym temacie dzisiejszego materiału, którym jest licytacja foderów, licytacja kart takich 8.3, nawet może 8.4+, chociaż na 8.3 również to robiłem. No i jak się okaże, niedługo mam jak najbardziej pozytywne zdanie na ten temat. Ma to właśnie 8 trójek. Generalnie na tym należy się skupić w dzisiejszym filmie, bo to będzie główny temat dzisiejszego filmu. No ale też na początku zapytam was, czy wolelibyście w kolejnym filmie poznać jakieś fajne filtry ciekawe do snajpienia właśnie podczas kart Team of the Season, podczas eventu Team of the Season, czy też po prostu zobaczyć jak otwieram sobie wszystkie nagrody, jak i wszystkie paczki podczas TOTS Premier League, które jak wiecie zachowywałem sobie właśnie na ten okres z powodu właśnie tego, że do trafienia są karty Team of the Season z Premier League. No a teraz przechodzimy sobie już do materiału. Coins Kingdom to serwer na Discordzie, który pomoże wam zarobić jak największą ilość coinsów dzięki aktywnej społeczności oraz doświadczonym moderatorom. Zapraszam również na serwer VIP, który sprawi, że zarobicie znacznie więcej. Z kodem Dominiosek dodatkowe 5 dni za darmo. Serwer posiada również swoją stronę internetową coinskingdom.pl, na której znajdziecie dodatkowe treści oraz konkursy. Link w opisie. Przechodzimy do filmu, a tutaj widzę, że Phil Foden dostał swoją kartę Team of the Season i tak szczerze 8.4, 8.7 i 8.8 jest to jak najbardziej opłacalna opcja za Phila Fodena. Gdyby on był normalną kartą, prawdopodobnie kosztowałby ponad 500 000. No a wiadomo, że to jednak jest Phil Foden, nie? I to nazwisko mówi samo za siebie. Ulubiony klub mój, także jak najbardziej będę sobie tego zawodnika robił. Żebym nie zapomniał, w tym momencie odznaczam sobie go do ulubionych. Ale wy tego nie widzicie, bo wy widzicie to, co działo się wcześniej. Mianowicie generalnie tą całą licytację, ten cały proces tego, jak to przebiegało. Licytacja kart 8.3, 8.4, 8.5. Natomiast co jest ważne przy tym, żeby to zrobić? Podstawową rzeczą, albo nie, zacznijmy sobie może troszkę od końca, natomiast ja wiem, że ja o tym zapomnę, także wolę o tym powiedzieć w tym momencie. Mianowicie tym takim mini sposobem, jak ja to powiedziałem w intrze tego dzisiejszego filmu, jest licytacja kart srebrnych z Francji. Generalnie całą licytację kart srebrnych rozbiliśmy sobie już kompletnie, totalnie, w 100% na łopatki, ale jak się okazuje jednak nie w 100%, czasem warto dodać taki wątek poboczny w postaci właśnie licytacji, konkretnie Francuzów, srebrny rzadki i Francja, nie? To wchodziło naprawdę dobrze, bo nie wiem sobie, czemu ci Francuzi są akurat w takiej cenie, natomiast często zdarzało się tak, że jakby ta różnica między potencjalną ceną, za którą możemy wylicytować danego zawodnika, była bardzo duża w stosunku do tego, za ile po prostu realnie sprzedawaliśmy sobie kartę na kup teraz, także takich naprawdę filtrów trzeba szukać w kontekście kart srebrnych. Które no po prostu, jak już wielokrotnie udowadniałem w moich filmach na kanale, dają na sobie zarobić. Dobra, przejdźmy do tego, co istotne w trakcie zarabiania właśnie na licytacji kart foderowych wysoko ocenionych. Po pierwsze, otwieracie sobie obowiązkowo Foodbin Cheapest Players by Rating. Prawdopodobnie link będzie w opisie, jeśli nie będzie, przypomnijcie mi to dam. Bo często osoby, czy to na Discordzie, czy to w komentarzach, czy to na serwerze Coins Kingdom, pytają jak sobie w to wejść, a generalnie to jest nic skomplikowanego. Jak umiecie wejść na Foodbina, to wejdziecie również na to. No i ważne jest, żeby jeśli nie macie bocznego monitora, może to być na przykład telefon, przedstawić sobie to przed oczami, mieć to cały czas właśnie generalnie te tabelki. To są tak naprawdę świetnie zrobione tabelki, mimo że wyglądają dosyć prosto, to pomagają naprawdę w szybki sposób i dynamiczny zmienić karty, a to jest tutaj bardzo ważne, bo generalnie sam głowiłem się nad tym, na czym to zależy, że na jednej karcie jest łatwo wylicytować tak, znaczy może nie łatwo, ale po prostu łatwiej jest wylicytować tak, że karta daje fajny zysk na kup teraz, a na niektórych musimy walczyć aż do ostatniej sekundy tak naprawdę, żeby karta była, nie wiem, jakieś trochę, nie wiem, 200 monet tańsza niż na kup teraz. Dlaczego tak się działo? Kurczę, sam się do tej pory troszkę zastanawiam, natomiast usunąłem kilka teorii w tej sprawie. Na pewno zależy to od ligi, od pozycji, od takiej jakby, no ciężko powiedzieć, rozpoznawalności. Na przykład chodzi mi o to, że karta jest jakby bardziej przydatna do poszczególnych wyzwań. No może nie rozpoznawalność, tylko przydatność. O, w taki sposób to ujmę. No i gdy karta jest po prostu bardziej przydatna, przynajmniej na papierze wygląda to lepiej. No bo nie powiecie mi, że na przykład taki Cavani wygląda tak samo jak, kurczę, jakiś dobry przykład sobie znaleźć.
Dobra, może nie to. Filip Kostić nie wygląda tak samo jak Zlatan Ibrahimović do użycia w SBC. No nie wygląda. A Tadić to już w ogóle. Także takiego Ibra będzie ciężej wygrać niż takiego Tadicia prawdopodobnie. Natomiast finalnie są oni tak samo ocenieni. Wiadomo, ceny mają różne. Natomiast finalnie po prostu jeśli ktoś już będzie chciał sobie użyć tej 8-4, to właśnie jej będzie mu brakowało do danego wyzwania budowania składu, no to po prostu mają oni tak naprawdę równorzędną wartość, po prostu zważając na ich ocenę ogólną. Co ja jeszcze miałem mówić na ten temat? Generalnie ważne jest to, żeby patrzeć sobie na te ceny na bocznym monitorze, czy też jak wspomniałem, telefonie, po prostu gdziekolwiek, żeby mieć dynamiczny pogląd na sytuację, bo jeśli na przykład ja sobie upatrzę, podaję oczywiście przykład Hazarda, a Hazard okaże się takim zawodnikiem, bo tutaj mi pokazuje, że kosztuje to 6200, znaczy to, ten zawodnik po prostu. No i jak ja sobie zacznę go licytować, a tu się okaże, że nie wiem, mogę go licytować za 6000 i jeszcze muszę o to walczyć, czyli generalnie zysk będzie mierny, no to muszę bardzo szybko zmienić sobie kartę, żeby po prostu czasu nie tracić, bo ja często powtarzam, że ten czas jest naprawdę istotny, bo nam tak naprawdę zależy na tym, żeby w jak najkrótszym czasie zarobić jak najwięcej monet. Ja też nie lubię tego przeciągać, dlatego po prostu chodzi o to, żeby jak najszybciej tą kartę zmienić. Wiem, że to generalnie ma małe znaczenie, nie wiem, możecie iść się przejść i zmienić tą kartę dopiero później, tracąc przy tym 10 minut życia, nie? Więc po prostu taka porada, żebyście tego czasu jak najmniej tracili, bo czasem jest mi zarzucane, że nie wiem, robiłem 2 godziny ten twój sposób, no i kurczę, zarobiłem tyle i tyle. Nie zadowala mnie to. Więc jeśli chcesz, żeby cię to zadowalało, to może nie jest to wina kwoty, tylko bardziej szybkości, z jaką ty to robisz, nie? Polecam sobie popodbijać te 50 kart i potem przejść na listę celów transferowych, żeby po prostu mieć pogląd na sytuację. Na przykład, powiedzmy, jeszcze też często pytacie, kurczę, po ile brać taniej takich zawodników? Podaję czysto hipotetycznie cenę, na przykład niech to będzie właśnie ten Hazard, 6200, no to do ilu ja bym sobie go tu brał? Na pewno bym najpierw sprawdził takie 5400, 5500, bo to daje nam naprawdę fajny zysk, tak naprawdę 700 monet bez podatku zysku, kupując go za 5500 i sprzedając sobie go za 6200, to jest 700 monet, jak łatwo sobie policzyć, ale oczywiście bez podatku, natomiast ten podatek w tym przypadku nie jest raczej zbyt spory, aż sobie to sprawdzę. 5% z 6200 to jest 310, także tak naprawdę mamy nadal te 400 monet na karcie, także jeśli my będziemy sobie po prostu tych kart mieli dużo, bo też to jest ważne właśnie w tej metodzie ilość, ale ja generalnie wolę takie metody ilościowe, że tak powiem, żeby było tych kart dużo, niekoniecznie ogromne zyski. Natomiast po prostu wydaje mi się, że finalnie to się bardziej opłaca mieć kart dużo z troszkę mniejszym zyskiem niż kart mało z większym, z racji tego, że po prostu jest łatwiej sobie na tym zarabiać, a ja bardzo lubię, jak jest łatwo i przyjemnie. Każdy by tak chciał, żeby było we wszystkim tak łatwo i przyjemnie. Także tak jak mówię, 700 monet taniej, myślę, że to jest taka złota zasada. Jeśli by nie wchodziło, no to spróbować jeszcze troszkę taniej, znaczy troszkę drożej od tych 700, czyli na przykład 500-600 monet taniej niż cena kup teraz. Natomiast jeśli już to nie wejdzie, to prawdopodobnie odpuściłbym taką kartę. No i tak jak już mówiłem, szybciutko zmienił na kolejną. Może wypowiem się na temat generalnie tych overalli, na jakich ja to próbowałem robić. Próbowałem to robić na 8 trójkach, 8 czwórkach, 8 piątkach i troszkę na 8 szóstkach. Zdarzyło się to robić. Będę na pewno testował to, jak to się robi na kartach wyżej ocenionych. A nie, wróć, tutaj jeszcze był Hummels. Ile on ma overalla? Kurczę, bo mi zapadł pamięć. A nie, to dobrze mówię, 8-6, dobra, bo kurczę, kiedyś na pewno miał więcej, dlatego mi coś tutaj się w głowie po prostu pomieszało. Mats Hummels mi zapadł w pamięci, więc tak, 8-6 również były, natomiast na pewno przez krótszy okres czasu niż pozostałe te overole, które wymieniłem przed momentem. No i na których najlepiej, kurczę, bo na pewno będziecie o to pytać. 8-5, myślę, że najlepiej wchodziły, 8-3 na drugim miejscu. Bo kosztowały, ale teraz już widzę, że nie będą wchodzić, bo kosztowały sobie 1500, ja je na przykład z łatwością wylicytowywałem poniżej tego 1000, znaczy z łatwością, no nie sprawiało to jakiegoś większego problemu, wiadomo, niektóre licytacje były przegrywane, natomiast jest to naturalna kolej rzeczy, natomiast w tym momencie kosztują one już po 1000, no jest dużo kart po prostu poniżej tego 1500 na kup teraz, nie? Także wątpię, żeby to wchodziło, natomiast jeśli to się zmieni, to oczywiście możecie to wdrożyć do swoich sposobów. 8 czwórki
No jakoś to wyglądało, natomiast tak patrząc teraz na te karty, to nie było ich wiele, na których udało się zarobić. Także, tak jak mówię, 8 piątki były najlepsze, Firmino, Depay, takie karty, Aubameyang, Schmeichel, to były właśnie te topowe karty, tak jak mówiłem, z 8 szóstek Hummels na pewno działałem sobie również na Busquetsie. No i generalnie to jest chyba kilka takich nazwisk, które warto wymienić. Jeśli chodzi o karty 8-3, to jest Lemar, jest Mkhitaryan, Arthur. To są te karty, to są te karty. Dobra, nie będę więcej gadał, po prostu myślę, że rozgadałem się w dosyć taki rozbudowany sposób, ale też myślę, że przedstawiłem po prostu te najważniejsze informacje, które musicie mieć, żeby sobie fajnie zarobić, tak jak już mówiłem, w fajnym, krótkim okresie czasu, zadowalającą kwotę. To jest taka metoda, że na przykład jeśli wam brakuje 50 tysięcy monet, to możecie sięgnąć po tą metodę, żeby sobie dorobić na jakiegoś zawodnika, a teraz na pewno będzie to wam potrzebne, no z powodu tego, że mamy karty Team of the Season właśnie w grze, także może być taka sytuacja, że na kogoś wam pieniędzy brakuje. Moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wysłuchanie mnie. Trzymajcie się, no i cześć.